Cześć, siema, z tej strony Eru, witajcie w nowej serii na moim kanale, w której będę oczywiście testował różne kluby w innych ligach, tak samo różnych zawodników. Będzie, myślę, że wam się ta seria spodoba, bo już jest w sumie koniec FIFA i chciałbym coś takiego wprowadzić teraz, więc jeśli ta seria się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i napiszcie komentarz. To i możecie ogólnie w komentarzu napisać, co chcecie w odcinku następnym. Jakiego zawodnika, w jakim klubie, jaki klub, w jakiej lidze. Możecie mi wszystko to proponować, więc myślę, że będzie ciekawie. Jak widzicie, w pierwszym odcinku Arsenal będzie w ekstraklasie, w naszej polskiej lidze. Zamieniłem ją z Wisłą Płock, ten klub, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. I zobaczymy, czy Arsenal będzie na czwartym miejscu. Jej! Jest to mój ulubiony klub, więc od niego ogólnie zaczynam tą serię. Więc oczywiście lecimy. Lecimy. Sprawdźmy oczywiście. Nawet nic tu tak za bardzo nie będziemy sprawdzać. Oczywiście. Lecimy od razu. Oczywiście w... co ja patrzę? Telefon teraz zaczyna coś tam działać. Ale to nieważne. Nieważny telefon. Kalendarz, tak? Będziemy symulować. Mamy lipiec, tak? Czyli na początku przesymulujmy do połowy sezonu i zobaczymy, gdzie będzie znajdował się Arsenal. Tak, tu jest styczeń, gdzie jest okienko transferowe. Marzec. Dobra, przesymulujemy sobie do... Tu jest grudzień i jest jakaś dłuższa przerwa. Tutaj przesymulujemy, musimy sobie tu przesymulować. Więc symulujemy do dnia. Tak. I uwaga, uwaga, zobaczymy, który będzie Arsenal w połowie sezonu. Możecie już wpisać w komentarzach, na jakie miejsce stawiacie top drużynę. Ja myślę, że powinni raczej być na pierwszym miejscu, ale taka Legia, taki Lech Poznań mogą nam tutaj sprawić małą niespodziankę. Mam już nawet takie plany na następny odcinek, żeby dać Arkę Gdynię do Ligi Hiszpańskiej, to nie? Wiecie, Arka Gdynia. Dalej nie będę kończył, możecie w komentarzu dokończyć. Co nie, serio. Zobaczymy, jestem bardzo ciekaw, jak tam Arsenal będzie sobie radził w tej symulce. Na razie trochę to trwa, musimy chwilę poczekać, a ja was mogę zaprosić na mój fanpage, link w opisie. Jest bardzo mało lajków, możecie zostawić lajka, tam będziecie informowani o każdym odcinku, więc jak najbardziej polecam tego fanpage'a. Jest bardzo fajny, przejrzysty, nie spamię tak postami, więc polecam go każdemu. Tak samo teraz planuję oczywiście streamować częściej, bo to mi sprawia ogólnie dużą frajdę. Tak samo robić ten fany moment, bo ogólnie robiąc ten fany moment mam takie wrażenie, że bardzo dużej ilości bardzo duża ilość osób jest z tego, się z moich filmów śmieje oczywiście, jestem tego w 100% pewien, więc nice, lubię sprawiać ludziom radość w takich filmach, w takich fany moment. Ogólnie wiecie, jak teraz patologia jest najtubie modna, więc trzeba robić to, ale dobra, mniejsza z tym. Zobaczmy, który będzie Arsenal. Uwaga, uwaga. No i mamy Arsenal pierwszy, Legia druga. Proszę bardzo. Arsenal ma w połowie sezonu 15 zwycięstw, 3 remisy, 2 porażki. Druga jest Legia, która traci tylko 3 punkty i już tam Lech, tam... Czołówka odstaje, Górnik Łęczna na ostatnim miejscu, więc tu będzie bój o pierwsze miejsce z Legią, proszę bardzo. Nie spodziewałem się tego, że Legia będzie taki opór stawiała. Zobaczmy jeszcze statystyki zawodników. No i patrzcie, jakie zdziwienie, co nie? Mesut Özil ma najwięcej bramek, co nie? Dziwne. Piąty jest Walcott, ale gdzie jest Alexis Sanchez? Ja się pytam. Welbeck? Co oni... Alexisa sprzedali? No nie wiem. Szczelcy, asysty. Walcott, Özil, Gnabry. Gnabry już nie jest w Arsenalu, co nie? To już chyba... Czytałem te drużyny wcześniejsze. Ale zobaczcie, jakie zdziwienie. Nie wiem, co oni zrobili z Sanchezem. Czyste konta. Tu Savić prowadzi. Mackay jest drugi. Tu Mackay gra? Zobaczymy ogólnie składem, jakim tu występowali. Zobaczmy składy. Holding, Bellerin, Ramsey. Jest Sanchez, to ja pierdzielę, jakieś zdziwienie, że Sancheza nie ma w ogóle w
Królach Strzelców, ani tam w ogóle w tabeli nigdzie. Ja pierdzielę, zdziwienie jest niesamowite. Ale zobaczmy dalej, co będzie się działo, bo jestem ciekaw, czy Legia nas wyprzedzi, co nie? To jest oczywiście bardzo ciekawe. Styczeń, tu Jagiellonia, kwiecień i tu jest końcówka, tak? Czyli dajmy sobie, nie wiem, symulację do... I tu lipiec, okienko. Dajmy sobie symulację do 30. I sprawdźmy. Symuluje się to czy nie? Bo nie widzę. Tak. Symulujemy. Więc zobaczymy jak to nam wyjdzie. I czekamy na ten Arsenal, czy będzie miał tego mistrza, czy nie, bo tu jak tam Legia była bardzo, bardzo blisko Arsenalu. Jestem ciekaw, jakby ta Arka Gdynia poradziła sobie w tej lidze hiszpańskiej. Może by Barcelona grała, albo Real. Kto wie. Możemy to sprawdzić w odcinku następnym, albo... Jestem ciekaw, nie wiem, kto jakby taki Ronaldo zagrał w Termalice, albo gdzieś. Ciekawe to by było. Nie ma co. Tak samo planuję od razu, jak ruszy FIFA 18, to ruszyć z tym, ruszyć ogólnie z grubiej rury. Live, co nie? Mam już taki pomysł na fajną serię na początek. Ogólnie będę często robił z tego live'y i później z live'ów będę brał te nagrania i tak fajnie sobie wycinał. I to będzie w sumie taka seria. Jeszcze nie będę wam mówił, co to będzie, ale zostawcie suba, to będziecie wiedzieć. Ogólnie ta web, wszystko, to będzie tak ruszone, żeby... Serio, kariera od razu tak samo, w pierwszy dzień leci od razu. Jak FIFA 18 ruszy. Lecimy z grubej rury. Muszę ruszyć. Takie mam plany, takie mam założenia. Zobaczymy jak wyjdzie. Jeszcze nawet na tą FIFA 18 hajsu nie mam. To jest dopiero beka. Może jakoś się uzbiera, jakoś się wyklepie. Kto wie. Uwaga. I Arsenal pierwszy. Jak widzimy na tabelę, Górnik Łęczna, ostatni ruch, przedostatni, no tu nie ma wielkiego zdziwienia, ale Arsenal pierwszy. W sumie tylko 3 punkty zabrakło Legii, żeby wyrównać Arsenal. Ale zobaczmy ogólnie z kim Arsenal przegrał mecze, to mnie ciekawi. Jeszcze sobie obczajmy, kurde, teraz już tak nie obczaję, o liderzy. Bramki. Walcott, proszę bardzo, ale nie ma w ogóle Sancheza, to jest jakieś kurde dziwne. Nie wiem co się z Sanchezem dzieje. No zdziwienie na mnie, Ozzy Walcott, nie spodziewałbym się w ogóle po tych zawodnikach. Tu jeszcze mam, czekaj, tabelę. Tu faza mistrzowska, faza spadkowa. Jeszcze sobie sprawdźmy tych liderów. Strzelcy, asysty, Ezil, czyste konta. Ospina, tak? Kurde, dziwne to. Ale dobra, i jeszcze sobie, co ja chciałem sobie tu jeszcze sprawdzić. Wieść jakieś, czy coś? Nie ma tu o naszym klubie żadnych wieści. Zobaczymy sobie koniec sezonu. O kurde, zobaczymy. Zobaczymy dalej. Lecimy dalej, zobaczymy co tam będzie ciekawego jeszcze. Kto sobie chciałem ogólnie sprawdzić skład, kto z Arsenalu odszedł, może kogoś tam sprzedali, nie wiem, czy ten Sanchez miał jakąś kontuzję przez cały sezon, czy coś, czy że tak nie strzela, nawet bramki nie strzeli, co to ma być, ale za chwilę się to okaże. Ale tak jak wam właśnie mówiłem, FIFA 18 ruszamy z grubej rury, to tak ruszy ta seria, że to będzie po prostu niesamowite, te live'y będą bardzo często. Że to normalnie będziecie mieli dość tych live'ów. A jeśli ktoś lubi FIFA 18, to polecam, bo te live'y będą na pewno będą fajne. Jestem tego już pewien w 100% teraz. Sprawdźmy sobie teraz, o, skład Arsenalu. Ktoś odszedł czy nie? Jakiś Toral Szczęsny już wrócił. Sanogo, Gnabry, Ospina. No jest Sanchez, patrzcie, jest Sanchez, ale że on bramek nie strzela, to jest dziwne dla mnie. Ale jak widzieliście, Arsenal oczywiście zakończył na pierwszym miejscu, więc nie spodziewałem się tego. Legia tam trzymała się bardzo blisko Arsenalu się trzymała, więc mogła nas tam zaskoczyć. Zapomnieliście sobie jeszcze sprawdzić, z kim Arsenal przegrał, ale to już mniejsza z tym. Były tam dwie porażki, więc z kimś polegli. Tylko już teraz nie sprawdzę z kim, ale w następnym odcinku na pewno to sprawdzę, więc
Dobra, ja już wam za ten odcinek dziękuję. Piszcie w komentarzach, co chcecie zobaczyć w odcinku następnym, jaką symulację. To ja to na pewno dla was zrobię. Najbardziej łapkowany komentarz zostanie na pewno doceniony, więc piszcie, lajkujcie, subujcie, wbijcie na fanpage, zostawcie lajka. Widzimy się w następnym odcinku. Siema!